Goście w studiu Radia Campus, Paweł Leszczyński, Michał Lasota, cześć panowie. Czołem, czołem. No i zazwyczaj, gdy pojawiacie się um, u nas w studiu, to mówimy o wydarzeniach, które dzieją się ostatnio na Stadionie Warszawskiej Legii. O Legii też nieco będzie, ale kontekst będzie zupełnie inny, bo będziemy mówić o napoju, który został przez nas zapomniany, czy nigdy nie cieszył się popularnością w Polsce. I tak, i tak. Przez chwilę cieszył się popularnością w dwudziestoleciu międzywojennym, a to w związku z kresami. Na kresach w okolicach Galicji, bardzo popularne, w, w zasadzie wszędzie, gdzie było prawosławie, popularny był kwas chlebowy. No właśnie, bo o nim będziemy rozmawiać. Kwas chlebowy, czyli napój kultowy dla naszych Bogów. sąsiadów, mowa oczywiście o naszych braciach z Ukrainy, który, który u nich jest, no, jak u nas woda. Tak, no, nawet nie jak woda, no, on jest tam po prostu chyba napojem narodowym, tam wszyscy w każdym sklepie na każdym rogu kwas chlebowy do dostania. Nie? E, tak, i to właśnie bardzo ważne, że pojawia się on na ulicach i w ludzkich domach, e, nie tylko kupny, ale właśnie najczęściej tak jak już robiliśmy sobie research, e, wypytując Ukraińców właśnie na temat kwasu e, chlebowego, to każdy kojarzył go przede wszystkim z domu, że robiła go babcia, dziadek i on zawsze był w lodówce. To może chwilę o tym, jak w ogóle uzyskujemy się kwas chlebowy, czym, czym on tak na dobrą sprawę jest. To, ale powiedzieć ci o tym kwasie, który jest do kupienia w sklepach i Nie, nazywa się bardziej, kwas chlebowy? Bardziej mnie, bardziej mnie interesuje ten taki prawdziwy, czyli możemy go nazwać kraftowym? Czy to e będzie... Chyba tak, chyba teraz, teraz możemy. Kiedyś nazwalibyśmy go domowym po prostu I, i, i normalnym. W tej chwili to tylko poświęcę jedno zdanie temu kwasowi, który można kupić w tej chwili w sklepach i zapomnijmy już o nim. Mam nadzieję, że na długo to jest po prostu coś, co ma zastąpić Coca-Cola i tak ma smakować, a my się zajmujemy czymś troszeczkę innym, mianowicie kwasem chlebowym, który jest robiony, uwaga, uwaga, z chleba. Co nie jest takie oczywiste w przypadku innych produktów na przykład. I jest faktycznie kwaśne. Zazwyczaj dodaje się do tego dosyć dużo cukru, ale to nie jest do końca zdrowe i to też jest takie zdradliwe, jak w przypadku kombuczy. Mówi się o tym, że kombucza jest takim bezalkoholowym napojem, ale bardzo często potem okazuje się, jak się taką kombuczę sprawdzi, że ma 3 nawet do 5% alkoholu, bo takie rzeczy się zdarzały nawet komer w komercyjnych przykładach. Natomiast tak z grubsza można powiedzieć, że kwas chlebowy to jest taki kom pod schleba. Czyli przyrządzenie go samemu w domu jest banalnie proste. Jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli tylko mamy stary chleb, a nie mamy konia, któremu możemy go dać, to z takiego chleba podpieczonego w piekarniku jak najbardziej możemy zrobić kwas chlebowy. No właśnie, bo taki zamysł kwasu chlebowego to też wykorzystanie tego pieczywa, które nie nadaje się po prostu już zbytnio do spożycia. Nie? Tak, i w naszej tradycji mamy tego dosyć dużo, a na wschodzie było to bardzo popularne, ponieważ Chleb, był, chleb zamieniał się w ciało Chrystusa w prawosławnej liturgii, to tego chleba na wszelki wypadek nie można było zniszczyć, wyrzucić itd. Zresztą ikonom daje się także ten chleb w podziękowaniu w ramach daru. No i w naszej kulturze też bardzo dużo jest. No ten chleb jest bardzo ważny i ludzie boją się go wyrzucać, uważają, że on nie powinien się marnować i właśnie no i to jest jak gdyby z jednej strony a drugie to stworzenie napoju który będzie bezpieczny tak mówiło się bardzo dużo o tym że woda dawno temu nie nadawała się do picia bo była trująca rozwijały się tam bakterie i tutaj przygotowanie kwasu chlebowego to jest jeden ze sposobów w jaki tę wodę możemy dzięki fermentacji i dominującym organizmom drożdżom i odpowiednim bakteriom sprawić że to będzie zdrowe no i smaczne Paweł Leszczyński, Michał Lasota cały czas są w naszym studiu, cały czas rozmawiamy o tak jak Paweł powiedział, napoju bogów, czyli kwasie chlebowym, ale tym najprawdziwszym z prawdziwych kwasów chlebowych. Kwaśnym i robionym z chleba. D czy w ogóle da się taki w Polsce kupić? Bo to jest jeszcze wieść. O dziwo da się, bo robiliśmy testy zanim postanowiliśmy zrobić swój, kupiliśmy to, co jest dostępne na półkach sklepowych. Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiem, że 95% no to to nie jest dobry produkt. To jest ekstrakt z cukrem. Ze stabilizatorami. Ze stabilizatorami. Jak chcecie kupować kwas chlebowy w sklepie, to patrzcie koniecznie na etykietę i na skład. Ale czy to wtedy ten napój kwas, kwaso-chlebowo podobny może się nazywać kwasem chlebowym? Tam jest jakiś wytryk, że łatwo to rozpoznać? Czy, czy po składzie najlepiej? Nie ma przepisów po okay. prostu. Nie ma, nie ma żadnej regulacji. Czyli trzeba patrzeć na tył etykiety i sprawdzać, czy, czy nie ma tam składników, które po prostu nie powinny się, się tam znaleźć. Ale to też nie jest nasza specyfika, wiesz? Bo to, to nie jest tak, że tylko u nas ten kwas klebowy tak smakuje. W krajach bałtyckich, które miałem okazję zwiedzać, jest dokładnie tak samo. On ma zastąpić Coca-Colę, a trochę trafia właśnie tam przez estymę do tych starych czasów, że ten kwas był dostępny. Natomiast de facto jest produkt. No ale inny czy on produkt. tam jest pijany? Bo tak, tak, wiesz, no bo tak, tak. ciężko powiedzieć, że w Polsce kwas chlebowy jest pijany chyba nie? W Polsce też jest pijany, aczkolwiek nie za bardzo. To to w krajach bałtyckich takie... jest go bardzo dużo. Na Ukrainie jest w Ukrainie jest, jest go bardzo, bardzo dużo. A co jest ciekawe, to w zasadzie u nas można spotkać dwóch producentów, z których je, i u jednego udało nam się tego kwasu spróbować. E, takie, że one faktycznie są zrobione bez dodatku cukru czy z niewielkim dodatkiem cukru. E, faktycznie są zdrowe i, i, i są tak. Chleba. Tradycyjnie, tak. No to powiedzcie mi w takim razie, o co chodzi z tym, że kwas chlebowy może pomagać? No to mamy dwa aspekty. Pierwszy to jest ten taki zdrowotny, o którym troszeczkę powiedzieliśmy, jeżeli mamy produkt, który no, ma witaminy, ma minerały i wartości odżywcze, bez dodatku cukru, to on już nam jakoś pomaga. A drugi aspekt, taki już bardziej. Tutaj związany z naszym projektem, to jest pomoc dla ukraińskich dzieciaków, które chcą się uczyć języka polskiego. I ten projekt nauki języka polskiego będzie koordynowany właśnie przez Fundację Legii, z którą mamy przyjemność współpracować. Fundacja Legii nie zajmuje się tylko kopaniem piłki, a właściwie. Prawie w ogóle tego nie robią. Ja też zapraszam Was do zapoznania się z ich działalnością, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa i bardzo szeroka. Przede wszystkim pomagają ludziom, którzy mają problem z wykluczeniem różnego rodzaju. Tak, i bardzo mocno uderzyli, znaczy właściwie bardzo szybko i bardzo sprawnie zareagowali na sytuację, która nas spotkała, a właściwie spotkała ludzi z Ukrainy bardzo szeroko. No i gdzieś tam się. Połączyliśmy z nimi i, i wyszedł właśnie taki projekt. Projekt, który ma na celu pomagać, jednocześnie pomagając też przy prowadzeniu projektu. Czyli z jednej strony stwierdziliście, że zrobicie ten taki najprawdziwszy z prawdziwych kwasów chlebowych, który będzie można po prostu, jak się domyślam, kupić? Słuchaj, I... bo, bo ja nie chcę, żebyśmy się trochę źle zrozumieli, ehm, bo to jest tak. My nie mamy nic, nie mamy żadnego kwasu. Nie wiemy, jak on się będzie nazywał. To żeby słuchacze więcej mniej więcej wiedzieli. Myśmy sobie wymyślili tak, Michał, ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc załóżmy, załóżmy zróbmy, zróbmy produkt. I to jest, to jest tak, że ja mam bardzo dużą wiedzę odnośnie do fermentacji, jak zrobić takie rzeczy. Chcę i potrzebuję ostatnio pić zdrowe rzeczy. Trochę zacząłem biegać, trochę, trochę sportu uprawiam. Zdarza mi się. Się pić trochę alkoholu, bo, to, bo taką, taką mam pracę. Ja chcę czegoś zdrowego, chcę napić się czegoś fajnego, smacznego, co będzie, co będzie dobre. I chcemy z Michałem stworzyć produkt idealny. Ale to nie jest tak, to jest za dużo wątków tutaj, to jest za dużo rzeczy, na których my się nie znamy, albo na których nie znaliśmy się, robiąc w ogóle zaczynając ten cały projekt. Bo to no, na samym początku to ja byłem jak polski przedsiębiorca, kwas chlebowy piłem parę razy i widziałem, jak on jest, a jak, 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 jak on może mniej więcej smakować, ale, ale ale to wszystko, więc wie, wielu osobom wystarczy to, żeby wprowadzić nowy produkt, a my poszliśmy dalej. Przede wszystkim, no, ja byłem odpowiedzialny za testy tego, żeby, żeby to smakowało jak najlepiej. Mieliśmy bardzo dużą zagwoskę, czy w ogóle dodawać do tego cukru, w którą to stronę powinno iść. No, wersji jest bardzo, bardzo dużo, dużo różnych, jak to może smakować, przepisów tradycyjnych również, ale myśleliśmy, że. Najfajniejsze w tym całym projekcie to jest właśnie ten proces, jak, on, jak, jak ten kwas chlebowy powstaje, jak, jak może powstać. No i tutaj pewnie cię zaskoczymy bardzo, bo postanowiliśmy wszystko sfilmować. Zrobiliśmy serial. Jestem zaskoczony. Totalnie <grym> widzę to po tobie. Zrobiliśmy serial dokumentalny, w którym każdy odcinek dotyczy czegoś innego i tam spotykamy się z ekspertami, bo tak jak Paweł powiedział, nie wiemy wszystkiego. I na przykład dowiadujemy się bardzo dużo na temat komunikacji, czy na temat tego, jak powinna wyglądać idealna etykieta. Dowiadujemy się tego, w jaki sposób kwas chlebowy działa pozytywnie na nasz organizm, na przykład na spotkaniu z dietetyczką. Tworzymy pięć odcinków, w których cały proces, od pomysłu praktycznie do, tego, do momentu, kiedy będzie można fizycznie spróbować naszego kwasu chlebowego, no jest opisywany. I to jest taka przygoda też, do której zapraszamy do udziału w tym. Można śledzić nasz, nasz serial. I tutaj powiem, uwaga, uwaga, kwas chlebowy pomaga.pl Tutaj zapraszamy na stronę i tam znajdziecie wszystkie szczegóły i wszystkie odcinki. Dzisiaj prawdopodobnie wrzucimy drugi odcinek. Także tym bardziej zapraszam. Ale jesteśmy tak profesjonalni. To wszystko jest na ostatnią chwilę. Absolutnie. Ale to jest fajne, właśnie. Jesteśmy, zapraszamy ludzi do tej historii, do tej przygody. To jest dla nas najciekawsze. Jak gdyby proces, który powstał, właśnie proces najciekawszy. A ten produkt, który powstanie gdzieś tam, my wiesz co? My nie wiemy, czy on powstanie. No, dokładnie. Okay. Bo, bo my nie wiemy, czy to, co sobie wymyśliliśmy, to zda egzamin. Na przykład, no, ostatnio mieliśmy kola z browarem. No, bo niestety robimy to w browarze. Że pierwsza warka się nie udała, potem będziemy szukać winnych. Na razie zróbmy to. I oni twierdzą, że nam się nie uda. Nie no. No nie wiem. No dobra. On Czyli... musi, być, musi być poniżej 0,5%. Tak? Inaczej nie możemy tego sprzedawać jako bezalkoholowe. Okay. Tak, tak, tak. Mm. Tak mm. jak kefir generalnie. I no dużo mamy takich rzeczy, że naprawdę nie wiemy, czy to, czy to zadziała. Jesteśmy mniej więcej w środku drogi, a wiemy dużo, ale czy to, czy to, się, czy to się uda? Jest nie. kryzys na przykład na rynku związanym z butelkami też. To, to są te z CO2 które, teraz. także. Tak, znaczy, w, ogóle, w ogóle to jest taka nasza próba opracowania kryzysu, tak? zapanowania nad kryzysem. Bo myśmy mieli bardzo dużo fajnych pomysłów na charytatywne rzeczy, na charytatywne produkty. Mieliśmy jeszcze więcej pomysłów, jak to pokazać, jak to nakręcić, jak to sprzedać, ale tak, żeby opowiedzieć o tym e, historię. E, I to wszystko wzięło w łeb z różnych powodów. No chyba każdy z nas, jeżeli miał jakieś plany ostatnio, to musiał je weryfikować i my także. E, I co? I, I robimy z tego flow po prostu. Po prostu stwierdziliśmy, że proces jest dużo bardziej interesujący od tego, co, jaki, jaki będzie efekt. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Znaczy, albo, może ludzie nam zaufają, bo y, tutaj łączymy dużo, dużo różnych punktów. Chcemy. Dobra, to. To głupio zabrzmi, bo my to robimy i nad tym pracujemy, ale chcemy stworzyć produkt idealny. Chcemy stworzyć kwas chlebowy, który będzie zdrowy, robiony z chleba, z odrzutów normalnie, którego nie dałoby się sprzedać, tak? Żeby była jeszcze ładna etykieta i, i tak dalej, i tak dalej, żeby były dodatki, żeby był jeden. Chcemy zrobić kwas, który będzie pobudzający, chcemy taki, który będzie uspokajający, chcemy taki, który będzie już w ogóle super zdrowotny. Eee, I siadamy z mądrzejszymi ludźmi od siebie e, i kombinujemy, jak to zrobić. jak to... Czy, czy nasze pomysły w ogóle mają, Ręce i nogi, bo to, że sobie coś tam wymyśliliśmy, to jeszcze nie, nie zawsze cokolwiek z tego wynika. Jest też dużo pomysłów, e, z których już wiemy, że nie damy rady. Po prostu, że, że, że czegoś nie, nie, nie zrobimy, nie jesteśmy w stanie. To gdzie ten pierwszy odcinek do zobaczenia jeszcze raz? Kwas klebowy To tam was wtapia. Albo taki razie... serwis jest, gdzie filmiki się ogląda. Nie okay. wiem, tak, czy słyszałeś. Jest i, I to jest na kanale Stowarzyszenia Wolny Craft. Tam was odsyłamy, jeżeli chcecie razem z chłopakami przebyć tę drogę od pomysłu do być może finalnego produktu, jeśli to wszystko się uda. No i szukamy nazwy, słuchajcie, A... szukamy nazwy na ten, na ten kwas. No ale to pomaga. wszystko pewno do zobaczenia na wideo, na więc tam będziemy naszych słuchaczy odsyłać. Paweł Leszczyński, Michał Lasota byli moimi gośćmi. Panowie, trzymam kciuki za to, żebyśmy następnym razem spotykając się w tym studiu mogli zrobić test. Eee, tak zrobimy. Tak Ale robimy. jak się nie uda, to i tak się spotkamy. <laughs>